Cześć! Ku waszemu zdziwieniu, dziś ja będę nagrywać filmik. Żartuję. Dzisiaj ja będę po prostu malować moją siostrę Laurę. My sister does my makeup, tak? Tak więc zaczynamy! Moja siostra postanowiła, że zostanie wizerzystką, dlatego dzisiaj pokażę, na co ją stać. Ajajajaj. Tak więc, na początku nakładam na twarz mojej siostry. Nakładam na twarz korektor z Catrice na niektóre miejsca. Jeszcze nigdy mnie nikt chyba nie malował tak, żebym później miał wyglądać jak człowiek. No, może nie będziesz wyglądać jak człowiek, skąd wiesz. Teraz robimy następującą rzecz. Blendowanko, żeby wtopić to w skórę. Ten korektor cały. Mam nadzieję, że nie zostanie. Mam ogromne zaufanie do mojej siostry w tym temacie. Następnie, kiedy już mamy skórę przygotowaną do nakładania podkładu, zakryte wszystkie sińce w miarę, tak jakieś tam, nakładamy podkład dostosowany do Laury skóry. Ja zawsze mam taki sposób malowania, że ja sobie to po prostu nakładam w niektórych miejscach. Tak po prostu sama się robię. I potem to wklepuję, bo tak nie jest łatwiej. No, dużo osób tak robi. Jak tak robię, to wtedy mam pewność, że po prostu mam to na całej twarzy, no chyba, że się śpieszę. Oczywiście zawsze jakiś kontur musisz czekać albo lecieć samolot, więc tym razem mamy samolot. Ja sobie jak sama się maluję, to podkład sobie daję na całą twarz. Wiem, że niektórzy omijają te okolice oczu, bo niektóre podkłady są do tego za ciężkie, ale te podkłady akurat są w miarę lekkie, więc wydaje mi się, że nie będzie takiego problemu i nie będę aż tak obciążać. Czekaj. Ale mi na nie. Następną operacją będzie nakładanie korektora w oczy. Do tego użyję korektora Z. Trzeba rozświetlić tutaj tą strefę trójkątną, jak Dawid Podsiadło śpiewał, trójkąty i kwadraty. Laura, jak widać na załączonym obrazku, ma głowę jak kwadrat, a podrzami trójkąty. Ja trochę tutaj się zachowuję jak artystka, jak na lekcji plastyki. I to widać. No i wklepujemy, kochanie. Znowuż. Masz taką wtapiającą się skórę, ja takiej nie mam. No, mam taką. Robię peelingi i w ogóle. No ja ogólnie mam taką cerę po prostu. Zabieramy się do gruntowania tapety. Nakładam taki puder. Sypki. I biorę i się po prostu wklepuję w całą twarz. Nie wiem, żeby się nie rozsypki. Jak mąka. Dobra, jakoś to ogarniemy i sobie wklepujemy, żeby wyglądało to w miarę naturalnie, moi drodzy. No, otóż oczy tak naciągnij. Muszę tutaj jeszcze te wszystkie zmarszczki, nie bójmy się zmarszczki, tego nazwać w imieniu. Bo my mamy rodzinnie takie zmarszczki mięśnia pod oczami. Strasznie nam wchodzą podkłady. Tu nie chodzi o to, że Laura jest stara, bo ja mam 20 lat i mam to samo. Nie bójmy się tego powiedzieć, jestem stara. W porównaniu do Malwiny jestem stara. A widzowczynie, które mają po 60 lat, pewnie teraz już się wieszają. Kiedy już mamy tak w miarę zagruntowaną twarzyczkę, przechodzimy do następnej rzeczy. Nakładam bronzer, ale ja nie będę tym nakładać, ponieważ nigdy tego nie robię i nie chcę, żeby wyszło źle. W miejscu od tego miejsca, kochanie, nakładam. Możesz tak zrobić? I tutaj sobie wyznaczam linię. Mam lekkie muśnięcie, ale jest bardzo ładnie, bardzo naturalnie. Także może uda się nam dzisiaj przeniesienie w czasie Laury do przyszłości, a może się nie uda. Ja sobie tak na początku nakładam zawsze mało, bo tak mi jest po prostu łatwiej. Lepiej mniej nałożyć, niż żeby potem mieć placki ciemne jak... Może moja siostra maluje lepiej niż ja siebie sama. Można oczywiście zrobić też takie policzki jak
Angelina Jolie w Czarownicy. Nie wiem, czy oglądaliście ten film. Jeżeli na przykład właśnie zdarzy się taka sytuacja, że nie potrafię na dwóch tak samo, to po prostu to potem pobrałam normalnym pędzlem i sobie to blenduję tak, o. First meal, I never felt something so strong. You were like my lover and my best friend. Generalnie to ja się tak długo nie maluję, nie myślcie sobie, tylko że ja po prostu teraz się staram specjalnie dla was. I może to też wyjść gorzej, bo jak się nie staram, to zazwyczaj wychodzi najlepiej, no. Tak samo z kreskami jak z rana. Też się zastanawiałam nad nagrywaniem, ale nie mam parę lat, nie mam niczego. Nie. Ale myślałam o takim kanale, żeby nagrywać wszystko. No. I nic. Następnym krokiem będzie użycie różu z Everlane Satin Blush. Nakładam na to mniej więcej zawsze wysokość źrenicy oka. Tak robię, żeby było ładnie. Generalnie to jest takie muśnięcie, ale mi się to osobiście podoba. Nie lubię takiego wyrysowanego różu. Jak matrioszka. And next thing is this highlighter. My lighter is brighter than my future. Ja sobie użyję takich może naturalnych kolorów, ale zaraz może pokażę. Dokładnie jeszcze nie wiem, ale wydaje mi się, że to będą te kolory. Ten, ten i ten. Może ten też. To jest taka to paleta, to chyba Cocoa Blend. Tak, to jest taka paletka. Wyczarowany pędzelek. Nakładam ten jak najjaśniejszy. Nakładam to tak minimalnie na... tak bardzo mało na całą powiekę. Nakładam ten drugi kolor, brązowy. Tym samym nawet może być pędzelkiem, bo to nie ma różnicy, bo potem już tak nie wracam do tego jasnego. Zamknij oczy, proszę. Na całe jakby oko. Pod oczy. Wiem, że nie powinnam generalnie dotykać twarzy ręką, ale... Dlaczego? Bo to brzydko wygląda po tym, jak to odbije. Nie robiliśmy w ogóle ćwiczeń tych do makijażu, więc to są takie jakby... Improwizacja, pełna. Pełna improwizacja. Drugie oko zostało zrobione poza kamerą. Także ja teraz się biorę do robienia kresek. Kresek eyelinerem. To jest mój debiut. Debiut! Trzymajcie kciuki. Zamknij oczy. Powiem wam, jak na kreskę zrobiłam w stresie, nie wygląda tak źle. Co tu się wydarzyło? Jak możecie widzieć na załączonym obrazku, robiłam pierwszy raz jakby kreskę komuś innemu. To jest kreska, zamknij oczy. To jest kreska, którą zrobiłam jako pierwszą i no powiedzmy, no nie wyszła tak idealnie, ponieważ nie potrafiłam za bardzo operować jakby tym pędzelkiem na kogoś oku. Bo nie jest to moje oko, ale ta druga kreska wyszła już tak dosyć znośnie i wygląda mniej więcej porównywalnie tak, taką jaką chciałam zrobić tą kreskę. Także w sumie makijaż już jest prawie cały zrobiony. Rzęsy pomaluję tuszem do rzęs z pupy. Pupa! Cieszę się, może jest rzęsy komuś, których nie ma. Teraz na sam koniec nakładamy pomadkę. Jakąś tam dowolną, jak to lubi, ale ja nie lubię takich kolorów bladych, także ja użyję takiej pomadki z Golden Rose. A więc tak wyglądał makijaż wykonany przeze mnie na mojej siostrze. Jak widzieliście, nastąpiły komplikacje małe i duże z kreskami, ale wszystko do wyratowania. Także jeżeli podobał wam się filmik, dajcie łapki w górę, subskrybujcie i wszystko! Oglądajcie mojego Snapchata Mango i X Bongo i Snapchata mojej siostry, która nic nie dodaje. Także kończymy! Dziękuję bardzo! Buziaki!